Dopiero w 1796 roku taki angielski inżynier, mechanik Andrew May wynalazł maszynę młócącą, która przypominała obecne maszyny młócące. I to była ta pierwsza taka, że większość wynalazków dotyczących maszyn rolniczych, no to mają, mieli wtedy Szkoci. W Polsce też pierwszymi mechanikami z Ludwika Paca byli ludzie ściągnięci ze Szkocji. Dopiero w drugiej połowie wieku XIX nastąpił rozwój młoca. Generalnie można je podzielić na dwie grupy. Maszyny młócące złożone i do tych należy właśnie ta maszyna warmianka, która i młóci zboże i również czyści ziarno, czyli taka maszyna czyszcząca. Natomiast druga grupa to maszyny młócące proste i do tych należy ta mniejsza młocarnia, która nie jest jeszcze uruchomiona, popularnie nazywana szeroką łotką, ale ona już nie czyściła ziarna, tylko ziarno razem ze plewami, ze zgoninami leciało pod maszynę. I tak to za chwilę Państwo też zobaczycie. Zaplanowaliśmy, proszę Państwa, dla Państwa 10 minut pokazu na maszynie warmiance, czyli na tej, którą Państwo widzicie w akcji, i 10 minut na tej mniejszej z młocarni. Jeśli chodzi o to, co powiedziałem, młocarnie, to przed XIX wieku, w zasadzie od uwłaszczenia chłopów, czyli od 1864 roku, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać małe, większe wytwórnie maszyn rolniczych, dlatego że odeszła darmowa, czy prawie darmowa siła robocza w postaci chłopów. I wcześniej majątki ziemskie nie były zainteresowane, żeby inwestować w jakieś maszyny, no bo po co, jak była tania siła robocza. Natomiast gdy zabrakło chłopów, no to trzeba było coś pomyśleć, żeby te prace różne w rolnictwie wykonać. I dlatego zaczęły powstawać bardzo liczne, mniejsze, większe wytwórnie. W samym Ciechanowcu, który w tej chwili ma 5 tysięcy ludzi, przed pierwszą wojną światową liczy sobie też pewnie około 10 tysięcy ludzi wtedy. Było 5 wytwórni takich małych maszyn i narzędzi rolniczych. Z tego co wiem, 3 produkowały również takie małe młocarnie, podobne nawet do tej, które tutaj Państwo widzicie, do tej mniejszej młocarni. Z większymi producentami z maszyn, takimi naprawdę dużymi, liczącymi się w całym kraju, była oczywiście fabryka z Kraj Kutno, i fabryka Hipolet Jacekielskiego z Poznania. Generalnie, proszę Państwa, po drugiej